Bez kozery się mówi, że kto śpiewa, ten dwa razy się modli. Powstańmy i wysłuchajmy słów zaczerpniętych z Ewangelii według Mateusza. Wy jesteście solą ziemi. Jeżeli sól utraci swoją moc, to jak można przywrócić jej smak? Nie nadaje się już do niczego, zostanie więc wyrzucona i podeptana przez ludzi. Wy jesteście światłością świata. Nie można ukryć miasta zbudowanego na szczycie góry. Tak niech jaśnieje wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i oddawali chwałę waszemu Ojcu w niebie. Z mszalu Jana Laskiego, 1523 rok. Przez Twe święte zmartwychwstanie, Boży Synu, odpuścisz nam nasze zgrzeszenie. Wierzę, iż Bóg zmartwychwstał, żywot nasz naprawił, śmierć wiecznej nas zbawił, Bóg swą moc zjawił. Dzień dobry Państwu. Na koniec naszych bardzo mądrych, intensywnych, trzydniowych obrad chcielibyśmy jeszcze jakoś w miarę konkretnie, na tyle na ile się da w takim czasie, zastanowić się, co to znaczy i co możemy zrobić, żeby nasz Kościół w Polsce się nawrócił, żeby cały czas się nawracał, żeby zacząć pięknie po Bożemu i zgodnie ze wszystkim, tak jak to powinno być. Na początku, zanim przejdziemy do dyskusji, chciałbym, żeby do tej dyskusji zainspirował nas kardynał Kazimierz Nycz. Bardzo bym prosił o wygłoszenie referatu.
Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Chciałem na początek ostudzić oczekiwania, dlatego że będzie to zaledwie wprowadzenie do dyskusji panelowej, która myślę pociągnie te wszystkie ważne wątki, które zasygnalizuję zaledwie w moim wystąpieniu. Temat zadany mi na zakończenie tego rocznego zjazdu gnieźnieńskiego nie jest łatwy do przedstawienia z wielu powodów. Raz, że jest sformułowaniem ogólnym, otwarte drzwi Kościoła. Po drugie, po tylu debatach podczas zjazdu, wielotematycznych, mądrych, dotyczących historii, współczesności i przyszłości, trudno powiedzieć jeszcze coś nowego, a z drugiej strony nie mam odwagi zamierzać podsumowywać tych trzydniowych obrad. Tak samo nie zamierzam mówić w kategoriach czy w schemacie Kościół otwarty, Kościół zamknięty. Osobiście uważam ten schemat za mocno zużyty. Bardzo często ci, którzy najgłośniej go używają, to zamykają ten Kościół, o którym mówią, otwarty na tę drugą stronę, a ci drudzy z kolei przypisują czy nie przypisują tym pierwszym prawo do bycia w tym Kościele. Więc dodatkowo powiem w ten sposób, że żyjemy w takim czasie, w którym nasilają się tendencje mocno zamykające w Europie, w świecie współczesnym. W związku z tym ten temat otwarte drzwi Kościoła chciałem poprowadzić w tym kierunku, skoncentrując się właściwie na dwóch kwestiach, mianowicie otwarte drzwi Kościoła w sensie zaproszenia do odkrywania Bożego miłosierdzia i w tym kontekście także o otwartości Kościoła na poważne problemy współczesne, wśród nich przede wszystkim na problem uchodźców. Oczywiście mówię, bo do tego mam prawo, przede wszystkim w aspekcie tego, do czego w tym temacie zobowiązany jest Kościół. Przechodzę więc do pierwszej z dwóch części. O jednym z warszawskich kościołów i proboszczów w parafii mówiono, że ten proboszcz zgubił klucz do swojego kościoła i dlatego drzwi tego kościoła parafialnego są stale otwarte. Chodzi o kościół świętego Józefa na Kole w Warszawie i o znanego w Polsce dziś starszego już księdza Jana Sikorskiego. W tym to kościele od kilkunastu lat nieustannie, dzień i noc, bez, że tak powiem, chowania Najświętszego Sakramentu, trwa adoracja, drzwi są stale otwarte i o każdej porze dnia i nocy ludzie przychodzą swobodnie do świątyni, by się modlić. W tym roku wszyscy zostaliśmy wezwani przez papieża do tego, aby w naszych kościołach szeroko otworzyć drzwi miłosierdzia. Wejście przez te drzwi, mówi papież Franciszek, oznacza odkrycie głębi miłosierdzia Ojca, który przyjmuje wszystkich i wychodzi osobiście na spotkanie każdego. Otwarte szeroko drzwi są zaproszeniem, aby wejść do środka. O ile często mamy w Europie poczucie wielkiego odpływu ludzi z Kościoła, rok miłosierdzia ma być okazją do wielkiego powrotu. Tych wszystkich, którzy się gdzieś zagubili, ale także do wielkiego przypływu tych, którzy nigdy wcześniej nie spotkali Chrystusa. Otwarte drzwi są zaproszeniem do odkrycia Bożego miłosierdzia. Faktu, że jesteśmy kochani i że miłość ta jest silniejsza niż jakikolwiek grzech człowieka. Miłosierdzie to smutek i ból, jakiego doznaje serce tego, który współczuje nieszczęściu drugiego. To przykre odczucie nędzy bliźniego, przez co jesteśmy skłaniani, by mu pomóc, o ile to tylko możliwe, mówi święty Augustyn w De Civitate. Umysł każdego człowieka, twierdzi chiński myśliciel Mencjusz, tak jest stworzony, że nie potrafi on patrzeć na cierpienia innych. Jeśli na przykład zobaczy nagle dziecko, które wpadło do studni, jego umysł zawsze zostanie poruszony, zaniepokojony, napełni się litością i współczuciem. Zareaguje w ten sposób nie dlatego, że chciałby skorzystać z okazji, aby się przypodobać rodzicom, ani nie dlatego, że będzie szukał pochwały ze strony sąsiadów i przyjaciół.
Nie dlatego także, że chciałby uniknąć złej reputacji, mówi tenże mędrzec. Kto nie posiadałby umysłu zdolnego odczuwać żal i współczucie, konkluduje ten myśliciel, nie potrafiłby ustanowić prawidłowych relacji między ludźmi. Nie chodzi jednak o jednorazowe, emocjonalne uniesienie, ale o otwartą dyspozycję w naturze człowieka. Każdy człowiek z zasady reaguje w ten sposób na widok ludzkiego nieszczęścia. Ta trwała dyspozycja nazywa się u nas chrześcijan cnotą miłosierdzia. Jest ona zdolnością przekraczania miary wspólnych zobowiązań i sprawiedliwości w obliczu ludzkiego nieszczęścia, nie oglądając się na to, kim są ci, którym pomagamy i kim jest nieszczęśliwy człowiek. Nie tylko człowiek ma serce z ciała, zdolne do wewnętrznych poruszeń. Także Bóg ma serce i nie potrafi trwać nieporuszony na widok ludzkiego nieszczęścia. Jeżeli człowiek umie postąpić miłosiernie, czyż Bóg, który jest źródłem miłosierdzia, miałby mieć z tym kłopoty? Rzeka płynie, a czyż może wyschnąć źródło? Łatwiej jest Bogu powstrzymać gniew, aniżeli miłosierdzie. Także mówi o tym święty Augustyn. Przez sam fakt ogłoszenia roku miłosierdzia i symbolicznego otwarcia drzwi nie napełnią się automatycznie kościoły. Ewangelia świętego Łukasza i Mateusza przekazują nam przypowieść o uczcie weselnej, na którą zaproszono wielu. Gdy nadszedł czas uczty, wszyscy zaproszeni jednomyślnie, niczym na skutek konspiracyjnej zmowy, zaczęli się wymawiać tak, że sala została pusta. Wprawdzie powody zlekceważenia zaproszenia są różne, ale wszystkie łączy chęć egoistycznego korzystania z doczesności. Są ludzie, którzy z powodu trosk doczesnych, łudy bogactwa, wolą pozostać na zewnątrz. Niektórzy mogą na tyle konsekwentnie zrezygnować z poszukiwania głębszego sensu życia, że reagują agresją wobec ludzi, którzy przyszli tylko zaprosić. Pochwycili te sługi, znieważyli i pozabijali. Wówczas gospodarz każe słudze wyjść na co prędzej na ulicę i zaułki miasta i wprowadzić ubogich, ułomnych, niewidomych, chromych, wyjść na drogi i opłotki, przymuszać do wejścia, aby dom został napełniony. Werbunek jest tak powszechny, że wśród zaproszonych znajdują się zarówno dobrzy, jak i źli. Owi ludzie z dróg i opłotków to ówcześni żebracy. Jeśli drogi, o których mówi Pismo Święte, uważa się za czynności, to rozstaje tych dróg są niepowodzeniami, jakich się w nich i na nich doświadcza. Ci bowiem często łatwo do Boga przychodzą, którym w ziemskich czynnościach żadna pomyślność nie towarzyszy, pisze Grzegorz Wielki w swojej homilii. Jezus nie wspomina, aby ktokolwiek z błąkających się po opłotkach ludzi odrzucił zaproszenie. A ponieważ skierowane zostało ono także do grzeszników, ewangelista wspomina o przymuszaniu wręcz, to jednak nie mówi nic o tym, aby ci ludzie stawiali jakikolwiek opór. Inne tłumaczenie tego fragmentu opisu uczty zawiera bardzo wyraźne wskazanie na nas, którzy jesteśmy sługami Ewangelii. Idźcie na wiejskie drogi między opłotki i uporczywie namawiajcie ludzi, aby przyszli, aby dom mój był pełny. Niekiedy nie wystarczy jedynie otworzyć drzwi i czekać. To jest czasem postawa Kościoła, aż się Kościół napełni. Niekiedy trzeba wyjść na drogę i z uporczywością namawiać ludzi do wejścia. Ponieważ nie chodzi jedynie o przeniesienie się z jednej instytucji religijnej do drugiej, czy obycie w Kościele jedynie zewnętrznie, cieleśnie, nie ma możliwości przymuszenia nikogo do nawrócenia czy do wiary. Kościół zwraca się do człowieka w pełnym poszanowaniu jego wolności. Proponuje, niczego nie narzuca.
szanuje ludzi i kultury, zatrzymuje się przed sanktuarium ludzkiego sumienia, przypomina papież Jan Paweł II w Redemptoris Missio. Niemniej uporczywe przekonywanie szanujące do końca godność słuchacza jest nakazem Jezusa. Słudzy wyszli na drogę i sprowadzili wszystkich, których spotkali, złych i dobrych. Sala napełniła się biesiadnikami. W miejsce wybranych, dostojnych gości wprowadzono ubogich, ułomnych, niewidomych, chromych ze wszystkich czterech stron świata. Od jakiegoś czasu w bardzo wielu kościołach w Polsce w ciągu dnia otwarte są jedynie drzwi do przedsionka w obawie przed złodziejami. Jezusowa przypowieść ukazuje ludzi, którzy stanowili w jakimś sensie potencjalne i realne zagrożenie jako uprzywilejowanych adresatów Ewangelii. Chyba można wśród nich wyróżnić jakby dwie grupy. Grzeszników i ludzi nieszczęśliwych. Z ludźmi żyjącymi w grzechu ciężkim są z kolei dwa różne problemy. Pierwszy jest w nas samych. Polega na tym, że nie zawsze jesteśmy wystarczająco chętni, aż do nich podejść i osobiście ich zaprosić. Pozwalamy, by zdominował nas sposób myślenia, który papież Franciszek nazywa logiką uczonych w prawie. Chodzi o strach przed utratą sprawiedliwych owiec, które już przebywają w owczarni i mogą się przestraszyć nowych przybyszów, bądź się zgorszyć, bądź się zarazić jakąś owczą grypą, wspomina papież. Zawsze mamy z tym do czynienia wtedy, kiedy słuchamy i interpretujemy przypowieść o 99 owcach i jednej zagubionej. Nie chodzi o to, że ten sposób myślenia jest całkowicie niesłuszny. On staje się niesłuszny wtedy, gdy jest jedynym sposobem myślenia duszpasterza, gdy jego troska i poczucie odpowiedzialności ogranicza się jedynie do tych, którzy już są wewnątrz i są bezpiecznymi członkami Kościoła. Gdyby kapłan zamiast szeroko otwierać drzwi Kościoła starał się skrupulatnie kontrolować wszystkich wchodzących, by nikt nieuprawniony się nie prześliznął, byłby wtedy w logice uczonych w prawie. Papież tę logikę przedstawia logice Boga, który przyjmuje, obejmuje, przemienia zło w dobro, odmienia grzech i uwalnia mnie od niego, zmienia potępienie w zbawienie. Wiąże się to z przezwyciężeniem uprzedzeń i oporu, by, jak mówi Jezus, dotknąć człowieka trędowatego i głosić dobrą nowinę tym, którzy się źle mają. Powodem wyjścia do grzeszników jest przede wszystkim pragnienie ich zbawienia, to znaczy przemienienia ich w świętych. W tym sprawdza się nasza wiara, w to, że Bóg umie nie tylko przemieniać wodę w wino, ale potrafi także dokonać czegoś o wiele trudniejszego, przemienić zło w dobro, a grzesznika w człowieka nawróconego świętego. Jest podwójna rekrutacja świętych niebieskich, pisał kiedyś Peggy. Są ci, którzy pochodzą i wywodzą się ze sprawiedliwych i są ci, którzy pochodzą od grzeszników. Ewangelia przywołuje także postać człowieka z Opłotków, który wszedł na ucztę, nie mając stroju weselnego. Dokładnie także opisuje karę, jaka go spotkała. Może pojawić się pytanie, jak można wymagać stroju weselnego od człowieka wziętego prosto z ulicy. A jednak jego wina wydaje się być oczywista. Ani nikt nie protestuje z otoczenia, ani on sam nie protestuje przeciwko tej karze. Scena nawiązuje do zwyczaju wydawania uczty przez króla dla wszystkich poddanych, bez względu na ich pozycję społeczną. Król dostarczał stosowny strój tym, którzy nie mogli sobie na taki strój pozwolić. Przejście grzesznika przez drzwi kościoła wymaga nawrócenia, to znaczy porzucenia grzechu. W praktyce oznacza to przejście przez małe drzwi konfesjonału. Tu natrafiamy ów drugi problem w spotkaniu z grzesznikiem. Nie każdy grzesznik chce się nawracać.
Jeżeli nie uznajesz, że jesteś grzeszny, pisze Franciszek, papież, to znaczy, że nie chcesz przyjąć miłosierdzia, nie czujesz, byś go potrzebował. W książce, w wywiadzie, miłosierdzie to imię Boga. Zamknięcie na łaskę, brak woli nawrócenia wynika czasem z trudności ze zrozumieniem powagi własnej sytuacji. Czasem z braku nadziei. Papież przywołuje także postawę człowieka, który lubi własne rany zadane mu przez grzech i podobnie jak pies, liże je własnym językiem, znajdując w tej goryczy swoistą przyjemność. To także fragment z papieża Franciszka. Stąd wezwanie do otwarcia się na doświadczenie miłosierdzia. Nie tylko drzwi Kościoła muszą być otwarte, aby Duch Święty mógł działać, musi napotkać także otwarte drzwi ludzkiego serca. Potrzebny jest taki malutki prześwit, aby jego łaska mogła w nim zadziałać. Inaczej brak szaty godowej interpretuje święty Grzegorz Wielki. Wchodzi do nagody bez szaty godowej ten, kto należąc do Kościoła ma wiarę, ale nie ma miłości. Miłosierdzie, powiedzielibyśmy, to smutek i ból, jakiego doznaje serce tego, który współczuje nieszczęściu drugiego, przez co jesteśmy skłaniani, by mu pomóc, o ile to jest możliwe. Miłosierdzie to otwarcie serca na biednego. Wśród zaproszonych na ucztę są ludzie, których spotkało nieszczęście. Dzisiaj, w dobie kryzysu migracyjnego, nasza myśl kieruje się szczególnie ku imigrantom i uchodźcom. Nie przypadkiem drzwi święte otworzono także na Lampedusie, która dla imigrantów jest symboliczną bramą Europy. Ojciec Święty przekazał tamtejszej parafii krzyż uczyniony z wioseł łodzi uchodźców, który otrzymał od Raula Castro podczas wizyty na Kubie. I w tym momencie przechodzimy krótko do części drugiej. Księga Wyjścia mówi: nie będziesz gnębił ani uciskał przybysza, bo wy sami byliście przybyszami w ziemi egipskiej. Nie będziesz uciskał przybysza, bo znasz życie przybysza. W Izraelu wobec cudzoziemców, czyli obcych, obowiązywały pewne podstawowe zasady gościnności, które odwoływały się do historycznego doświadczenia Izraelitów. Ostatecznie jest ono powszechnym doświadczeniem człowieka, który jest jedynie wędrowcem i przechodniem na ziemi. Izraelici rozróżniali dwie grupy obcych, którzy przybywali do ich kraju, jedni na czas krótki oraz tych, którzy byli cudzoziemcami osiadłymi. Wobec pierwszej grupy obowiązywały zasady zwykłej gościnności, której ślady być może znajdujemy w 25 rozdziale Ewangelii Świętego Mateusza w opisie sądu ostatecznego. Wobec drugiej grupy obowiązywała znacznie większa otwartość, ofiarując im status prawny, podobny do tego, jakim cieszyli się Izraelici, pod warunkiem, że poddadzą się obrzezaniu. Po powrocie Izraelitów z niewoli babilońskiej cudzoziemcy zobowiązywani byli także przejść na judaizm pod groźbą wykluczenia ze społeczności. Sprawiali, że musieli spełnić pewne wstępne warunki, które to wstępne warunki nie były stawiane wobec tych, którzy przychodzili na krótko i którzy byli tylko gośćmi. Biblia Jerozolimska odsyła w tym miejscu do księgi Izajasza i księgi Hioba. Izajasz nakazuje wprowadzić do domu biednych tułaczy. Hiob, składając przysięgę niewinności, mówi: przybysz nigdy nie sypiał na dworze. Podróżnym otwierano podwoje. Sugerowałoby to, że w tym przypadku chodzi o ludzi, którzy są w drodze i z racji bycia w drodze potrzebują pomocy. Z powyższego wynikają pewne minimalne obowiązki moralne. Po pierwsze, obowiązek życzliwości wobec każdego ludzkiego spotkanego człowieka, nie pytając o jego religię i pochodzenie. Jeśli potrzebuje pilnie pomocy, należy mu jej udzielić, pamiętając przy tym, że ów człowiek jest istotą wrażliwą, przez co liczy się nie tylko co otrzymuje, ale także sposób, w jaki mu to jest udzielone.
Pan Jezus próbuje otworzyć serca swoich rozmówców, stawiając im wielokrotnie za przykład człowieka obcego, jakim był Samarytanin, który pomógł. Jezus identyfikuje się z każdym człowiekiem w potrzebie. Istotne jest zatem, aby pielęgnować w sobie ów odruch wyjścia naprzeciw człowieka potrzebującego. Jeśli więc pewnego dnia biskup zadzwoni i powie ci, że nie ma gdzie ulokować rodziny uchodźców, nie powinniśmy się targować, tym bardziej, że biskup jest w szczególnej sytuacji. Podczas liturgii święceń biskupich przypomina się mu właściwy akt konsekracji, który jest poprzedzony kilkoma pytaniami do kandydata, w których wyraża się istotne elementy jego posługi i zostaną mu także przypomniane słowa związane z tym obowiązki. W tym kontekście przyjmujący święcenia przyrzeka wyraźnie, że w imię Pana będzie gościnny, miłosierny dla biednych i wszystkich potrzebujących pocieszenia i pomocy. Kto kocha Chrystusa, kocha Kościół i pragnie, aby Kościół coraz bardziej był wyrazem i narzędziem miłości, która od niego emanuje. Jest to dokładny cytat z Deus Caritas Est papieża Benedykta XVI. Być może to rozróżnienie, o którym mówiliśmy w Starym Testamencie, na przybyszów chwilowych i osiadłych, przy uwzględnieniu wszystkich współczesnych uwarunkowań, mogłoby być sposobem podejścia chrześcijan w Europie w stosunku do uchodźców i migrantów szukających pomocy. W przypadku tzw. osiadłych konieczne byłoby ustalenie minimum warunków integracyjnych i asymilacyjnych, jakie społeczność przyjmująca stawia wobec przybyszów przychodzących na dłużej lub na stałe. W przeciwnym wypadku będziemy narażeni na rozmijanie się ze wskazaniami nie tylko papieża Franciszka, bądź będziemy uciekać do wyszukanych interpretacji i nadinterpretacji papieskiego nauczania, by usprawiedliwić siebie i pozostać przy swoim. To swoje dość często ma niewiele wspólnego z miłosierdziem i z samą Ewangelią. Pozostawiam ten problem do ewentualnej dyskusji panelowej. Inną kwestią jest pytanie o odpowiedzialność za politykę migracyjną w Europie, a zatem za to, aby ludzie nie ginęli masowo w morzu, aby nie koczowali miesiącami na granicach Unii, aby nie musieli opuszczać swoich rodzinnych domów. Spoczywa ona na rządach poszczególnych państw oraz na unijnych urzędach. Sugerowanie zwykłym obywatelom, że to tylko z powodu nieczułości ich serca ludzie tułają się i giną w morskich odmętach, czyż nie byłoby jakimś rodzajem emocjonalnego szantażu? Wydaje się, że to politycy odpowiedzialni są za znalezienie właściwych rozwiązań powyższych problemów i że to ich przede wszystkim trzeba o to prosić, z tego ich rozliczać. Z myślą o kierunku, w jakim powinno poszukiwać się rozwiązań także politycznych, warto przywołać słowa papieża Franciszka. Kościół wspiera tych, którzy stają w obronie praw każdego człowieka do godnego życia, realizując w pierwszym rzędzie prawo do nieemigrowania, pisze papież, celem przyczyniania się do rozwoju kraju pochodzenia. Proces ten powinien objąć na pierwszym miejscu konieczność pomocy krajom, z których pochodzą migranci i uchodźcy. To potwierdza, że solidarność, współpraca, wzajemna zależność międzynarodowa i sprawiedliwy podział dóbr na ziemi są podstawowymi elementami głębokiego i skutecznego działania. Przede wszystkim w regionach, skąd pochodzą przepływy migracyjne, aby ustały te dysproporcje, które prowadzą ludzi do indywidualnego lub zbiorowego opuszczenia własnego środowiska naturalnego i kulturowego. W każdym razie należy zapobiegać możliwie już w zarodku ucieczkom uchodźców i masowym imigracjom powodowanym przez nędzę, ubóstwo, wojnę, przemoc i prześladowania, pisze Franciszek, papież, w tegorocznym orędziu na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy.
przypadku pojedynczych przybyszów różnica kultury czy religii nie powinna odgrywać zasadniczego znaczenia. W sytuacji masowego napływu imigrantów jest trochę inaczej. Każda bowiem społeczność ma ograniczoną wydolność do przyjmowania ludzi o odmiennej kulturze i ich integrowania. Ponieważ Europa wydaje się doświadcza dzisiaj głębokiego kryzysu kulturowego i religijnego, jej zdolność do absorpcji ludzi z innych kultur i religii jest niestety bardzo ograniczona. Nie przypadkiem z radykalizacją wyznawców islamu mamy do czynienia właśnie w Europie, w drugim czy w trzecim pokoleniu migrantów. O ile zatem możemy się spotkać z niechęcią do imigrantów, której źródłem jest ksenofobia czy przesadny strach, z czym trzeba walczyć i nazywać to po imieniu, to jednak należy liczyć się i właściwie oceniać sytuację, w której mamy do czynienia z poważnymi zastrzeżeniami do aktualnej polityki migracyjnej w Unii, zgłaszanymi przez ludzi, którzy mają świadomość wielkiej złożoności problemów i skali bieżącego wyzwania. Zwracają oni uwagę, że czym innym jest niechęć, a czym innym mądry, zdrowy rozsądek, czym innym współczucie, a czym innym zwykła naiwność. Mamy więc z jednej strony pokusę zamknięcia się w sobie, postawy obojętności, niekiedy nienawiści, podczas gdy słowo Europa, jak mówił Jan Paweł II, winno zawsze oznaczać otwartość. Eklezyjna Europa. Z drugiej zaś ryzyko nieodpowiedzialnej polityki, która otwiera nowe pole przyszłych konfliktów społecznych, a więc potrzebujemy odpowiedzialnej polityki miłosierdzia, której niewątpliwy brak odczuwamy, a będziemy odczuwać jeszcze bardziej, jeśli w duchu odpowiedzialności Europa nie potrafi jej wypracować. Jako Kościół chcemy w tym uczestniczyć. Jako pasterze Kościoła zdajemy sobie sprawę, że przesłanie Roku Miłosierdzia byłoby odbierane jako całkowicie niewiarygodne, gdyby czas ten został medialnie zdominowany przez antyimigranckie marsze, czy też gdyby kojarzył się tylko z widokiem zwłok wyrzuconych i wydobywanych z morza pod symboliczną bramą Europy. Zamiast podsumowania. Obraz zamkniętych kościołów i otwartych zaledwie przedsionków z obawy przed złodziejami, od którego zacząłem, stał się kiedyś dla kardynała Ratzingera okazją do głębszej refleksji. Mówi on, złodzieje zawsze byli, różnorodni rabusie też, szukali oni swojego łupu także w kościołach. Mimo tego kościoły przez całe wieki nie były zamykane. Dlaczego? Odpowiada papież, ponieważ przed tymi niebezpieczeństwami kościoły były bronione przez ludzi pobożnych, modlących się przed tabernakulami tych kościołów. Jeżeli ten obraz przenieść na ten kościół pisany przez duże K, kościół w Europie, kościół w Polsce, to może jest tak, że słabość chrześcijaństwa w naszym kręgu religijno-kulturowym, brak mocnych środowisk pogłębionej wiary, mało poważne traktowanie zasad chrześcijańskiej wiary i moralności, czasem wprost Ewangelii, jest tym, co powoduje, a przynajmniej zwiększa pokusę zamykania się chrześcijan w Europie przed innymi, ponieważ się nie obronimy, bo jesteśmy słabi. To jest poważne pytanie dla naszego pokolenia, poważne pytanie na Rok Miłosierdzia. Jaka jest zdolność misyjna i ewangelizacyjna Kościoła w Europie i w Polsce, na naszym kontynencie i w dzisiejszym świecie? Rok Miłosierdzia jest dla każdego z nas wyzwaniem. Jezus każdemu z nas mówi, idź i nauczaj, idź i staraj się zrozumieć, co znaczy chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Dziękuję bardzo.
Zapraszamy naszych panelistów szanownych. Tak. Idą, tak. Dobrze, to ja może w międzyczasie od razu będę przedstawiał, będziemy bić brawo, to sprawniej przejdziemy dalej. Bardzo dziękuję kardynałowi Nyczowi za te inspirujące słowa, więc idąc, dobra, mam jedną kobietę, więc zacznę od kobiety, pani doktor Maria Rogaczewska. Mamy jednego faceta świeckiego, więc niech będzie świecki, doktor Paweł Milcarek. Ojciec Paweł Kozacki, prowincjał Dominikanów. I specjalnie z Rzymu były prowincjał jezuitów, profesor Dariusz Kowalczyk. Raz, dwa, trzy. Teraz już powinno działać. Czasu nie mamy dużo, więc pewnie skoncentrujemy się. To ja się stanę kardynałem w takim razie. Czasu nie mamy dużo, więc skoncentrujemy się pewnie tylko na dwóch tematach, które zresztą poruszył ksiądz kardynał Nycz. Pozwolę sobie na początku być trochę takim rzecznikiem dziennikarzy, których przez kilka dni tutaj słuchałem w kuluarach dziennikarzy. Dziennikarzy mediów, nazwijmy to niekatolickich, świeckich, zwał jak zwał. Coś, co się, pytanie, które się powtarzało przez te trzy dni, brzmiało tak, że skoro oni, słuchając tych wszystkich referatów, wypowiedzi, dyskusji, które tutaj się pojawiały, pytali mnie, że skoro jest tak super, znaczy, po co my się w ogóle tu spotykamy? Jeden z nich powiedział, że cytując znany kawałek Thilow, że jest super, więc o co ci chodzi? Takie jest ich wrażenie po tych trzech dniach, więc ja chciałbym, zaczynając od pierwszej części naszej rozmowy, jeśli już będzie działać, tak? Jeśli jest super, to o co chodzi z tym, że mamy papieża Franciszka, który... To czy to będzie tak cały czas? Nie. Mamy trzecią rocznicę dzisiaj dokładnie wyboru Bergoglio na papieża Franciszka. I sytuacja wygląda w ten sposób, że z miesiąca na miesiąc w naszym katolickim kraju pojawia się coraz więcej głosów takiego niezadowolenia, które mogą wskazywać na niezrozumienie tego, co papież mówi, kiedy mówi o nawróceniu pastoralnym. Chyba najlepszym przykładem na to jest to, co mówi nasz krakowski biskup Grzegorz Ryś od jakiegoś czasu. Opowiada o księdzu, który w naszej diecezji mówi o tym, że słuchając Franciszka, już po prostu cytuję, żyga miłosierdziem, że już ma tego serdecznie dosyć. O co chodzi, że w kraju, który nazywamy, że i szczycimy się, że jest katolickim, że mamy super statystyki i wszystkie jeszcze inne rzeczy, które często przytaczamy, w dużych redakcjach mediów katolickich mówi się, że Bergoglio jest największym kardynalskim błędem kadrowym Jana Pawła II. No to są poważne rzeczy. Możemy mówić, że tego nie mówią skrajne środowiska, tak? Chciałbym się zapytać, dlaczego papież Franciszek i to, co on mówi,
jeżeli oczywiście Państwo zgadzają się z taką tezą, dlaczego on budzi tak duży opór w kościele nad Wisłą? Może poproszę, żeby zaczął ojciec Paweł Kozacki. Tak najbardziej ogólnie, no to patrząc na papieża Franciszka, mam takie wrażenie, że on jest wierny Ewangelii. Jak Pan Jezus pojawił się w swoim kontekście religijnym, to można powiedzieć, było wokół Niego wielu kapłanów, wielu uczonych w piśmie, znawców Tory. I gdyby ich zapytać, czy synagoga tamtego czasu jest w dobrej kondycji, no to pewnie by można powiedzieć, że patrząc na statystyki, patrząc na udział ludzi w modlitwach, pielgrzymki do Jerozolimy, no to było nieźle. Praktyki były na wysokim poziomie. Nie wszyscy co prawda zachowywali szabat, ale było nie najgorzej. Natomiast Pan Jezus pojawia się i mówi bardzo konkretne rzeczy, takie, że nie chodzi o zewnętrzną stronę kubka, tylko o wnętrze. Nie chodzi o to, żeby zachowywać prawo, ale żeby żyć jego duchem. I to było strasznie niewygodne. Sprzeciw faryzeuszów i uczonych w piśmie wobec tego, co mówi Pan Jezus. Z ich punktu widzenia, będąc anarchistą, burzycielem, nie zachowuje tradycji, nie zachowuje prawa, jada z grzesznikami, wychodzi w kierunku nieczystych, no to budziło sprzeciw. Jeżeli bym miał powiedzieć, co jest przyczyną takiej reakcji na poczynania Franciszka, no to ja widzę we Franciszku działanie ewangeliczne. To znaczy on stara się być wierny Ewangelii, stara się poważnie ją potraktować i mówi, że dzisiaj też należałoby ją zastosować. Żyć według słów, które pokazuje Pan Jezus. I każdy z nas, jeżeli popatrzy na siebie jako na człowieka, który zachowuje Ewangelię, no to dostrzega w sobie, że nie dorasta do tej miary, która była w Panu Jezusie. I teraz możemy się do tego przyznać i uznać, że potrzebujemy miłosierdzia, potrzebujemy nawrócenia, potrzebujemy dorastać do tego. Albo możemy powiedzieć, ten, który nam przypomina Ewangelię, to jest jakiś burzyciel, anarchista, który burzy porządek, który uderza w prawo Kościoła, który uderza w tradycję, który wywraca to, do czego żeśmy się przyzwyczaili. I tak w dużym skrócie i uproszczeniu, że bym powiedział tak, że tego typu reakcjach na przesłanie ewangeliczne, które wypowiada Franciszek, to są reakcje, bym powiedział, uczonych w piśmie i faryzeuszów. To znaczy tak bym to najkrócej opisał. Ojciec Dariusz Kowalczyk. Zgadzając się z moim przedmówcą, pokażę może drugą stronę medalu. Bo pewno tak jest, że jak ktoś nas wzywa do nawrócenia, w tym przypadku papież Franciszek, a nam się nie chce zbytnio nawracać, to próbujemy zbagatelizować, skrytykować tego, co kto nas wzywa do nawrócenia. Ale pewien problem jest i on się nie da wytłumaczyć jedynie tą niechęcią do nawracania się. Najpierw bym zauważył, że przecież w sumie nie ma nic dziwnego, że papież Franciszek jest jakoś tam krytykowany, bo i Benedykt XVI był krytykowany, i Jan Paweł II był krytykowany. Jan Paweł II był krytykowany mało w Polsce, ale bardzo na Zachodzie, również w Ameryce Łacińskiej, skąd wywodzi się Jorge Bergoglio. Benedykt XVI spotykał się z bardzo niesprawiedliwymi krytykami. Pamiętamy, ile kalumnii na niego spadło po słynnym wykładzie w Ratyzbonie. Jedna z bardziej ostrych wypowiedzi należała do pewnego księdza z Argentyny, w tamtym czasie bliskiego współpracownika Jorge Bergoglio, który powiedział, że Józef Ratzinger zniszczył to w kilku minutach, co przez całe dziesięciolecia budowano. A zatem ten pewien szum krytyki to nie jest rzecz nowa. Jeśli chodzi o papieża Franciszka,
Nie tak dawno byłem u moich znajomych, u pewnej rodziny włoskiej. Mama, tata, troje dzieci, dwie studentki, wszyscy oprócz najmłodszego zaangażowani w życie Kościoła. I rozmawialiśmy o papieżu Franciszku i widziałem, jak ich pierwotny entuzjazm przygasł. Przygasł na przykład z wielu powodów. Ostatni powód to, co papież powiedział na pokładzie samolotu wracającego z Meksyku. Ci ludzie, u których byłem, zaangażowali się w manifestację na Circo Massimo przeciwko temu prawu zwanemu prawem Cirinna od nazwiska parlamentarzystki. Chodzi o to prawo legalizujące małżeństwa homoseksualne, adopcje dzieci przez te pary i tak dalej, tam o różne kwestie chodzi. Ta manifestacja była jednak sporym sukcesem. Papież pytany o to ewidentnie wymigiwał się od odpowiedzi, twierdząc, że nie chce się angażować w politykę, kiedy chwilę potem dosyć ostro zaatakował Trumpa, kandydata na prezydenta w Stanach Zjednoczonych. I tego rodzaju postawa u tych ludzi naprawdę będących w Kościele budzi dezorientację. Znaczy mówią, to co to my robimy, to jest mieszanie się w politykę, to jest niedobre, papież nas nie wspiera, to o co właściwie chodzi, prawda? Czyli jest problem pewnego stylu. Oczywiście można powiedzieć, że papież nie to chciał powiedzieć i można papieża Franciszka tłumaczyć, ale jest problem, bo ludzie mają prawo tak odbierać niektóre jego wypowiedzi. Jeśli chodzi o księży, to ja mam takie wrażenie, że nie brakuje księży, którzy czują się nielubiani przez Franciszka. I oczywiście to może być subiektywne i można powiedzieć, że to nie jest prawda i że Franciszek, można zacytować różne wypowiedzi papieża Franciszka, gdzie docenia księży, ale no, jest wiele również wypowiedzi, gdzie tak szorstko traktuje księży. Dobrze, wzywa do nawrócenia, tylko że wielu księży, nie dlatego, że się nie chce nawracać, ale nie tyle widzi wezwanie do nawrócenia, co widzi jakąś taką pewną niechęć czy nieposzanowanie dla ich wysiłków. Może nie mają racji, mam nadzieję, że nie mają racji, ale subiektywnie tak to niektórzy odczuwają. Jeszcze chciałem powiedzieć to, co padło podczas rozmowy u wspomnianej rodziny, że jedna ze studentek mówi, to jest trochę tak, że ja mam kolegów, koleżanki na studiach, na La Sapienza, którzy mówią, papież jest cool, chwalą papieża Franciszka. Tylko że problem w tym tkwi, że ci ludzie nie chodzą do kościoła, nie zamierzają chodzić do kościoła, nie zamierzają niczego w swoim życiu zmienić z powodu nauczania papieża Franciszka. On im się podoba. Dlaczego? Dlatego, że im się wydaje, że on od nich niczego nie chce. To znaczy nie osądza ich. To tyle. A przepraszam, dopytam tylko. Skąd ojciec wie, że oni nie zamierzają w swoim życiu nic zmienić? Ja przytoczyłem opinię studentki znajomej i mam wrażenie, że też spotkałem takich ludzi, którzy rzeczywiście mówią, papież jest cool, ale właściwie z tego nie wynika to, że w czymkolwiek chcą tego papieża posłuchać. Oczywiście jest wielu ludzi, zapewne, mam nadzieję, którzy mówią, że tak, papież jest dla nich autorytetem i słuchają jego wezwań do nawrócenia. Dobrze. Chciałbym jeszcze dorzucić tutaj, bo ojciec Kowalczyk powiedział, że różni papieże byli różnie krytykowani. Jednak wydaje mi się, przynajmniej ja nie pamiętam, żeby jakiekolwiek środowiska, czy jak był Jan Paweł II, czy jak był Benedykt XVI, mówiły coś, co dość często teraz się pojawia w różnych dyskusjach kościelnych z księżmi, nie z księżmi, że Bergoglio nam się przydarzył, trzeba przeczekać i jakoś pójdziemy do przodu. Chciałbym, żeby może pani doktor też jakoś do tych słów się, do takich myśli, do takich komentarzy odniosła.
Jednym z najpiękniejszych tańców świata jest tango. Jednym z najbardziej skomplikowanych tańców świata jest tango. Papież Franciszek jest fanem tanga i nie wszyscy muszą być fanami tanga. Na szczęście. To tak żartobliwie. Papież Franciszek nie wzywa nas tylko do uczenia się na nowo. Uczenia się na nowo, co znaczy miłosierdzie i co znaczy wychodzenie ku ludziom, którzy są daleko, wybieganie naprzeciw temu synowi marnotrawnemu, ale on też wzywa nas, i to nie intelektualnie, ale sobą i swoimi gestami, do oduczenia się. I chyba to może drażnić, tak? Bo oduczyć się takiego poczucia wyższości, takiego księżowsko-intelektualnego poczucia, że jestem lepszy od innych, to też dotyczy intelektualistyk katolickich, nie tylko księży. To jest ciężko się tego oduczyć. Oduczyć się jeżdżenia i mieszkania w bardzo przyjemnych miejscach też jest ciężko. I oduczyć się wielu rzeczy jakby jest trudno. I żeby i też na przykład pewnego stylu kazań, pewnego stylu podchodzenia do ludzi, oduczyć się też jest ciężko. I on nas jakoś do tego zachęca swoim własnym przykładem. I być może opór, z jakim on się spotyka, właśnie wynika z tego, że trzeba się pewnych rzeczy oduczyć, żeby na nowo poczuć się świeżo, żeby na nowo poczuć się sobą w Kościele i żeby inni też poczuli się lepiej z nami w Kościele. I również, żeby inni poczuli się lepiej z Kościołem. I być może właśnie to jest taki problem, który postać Franciszka budzi. Jeżeli chodzi o to, że młodzież uważa, że on jest cool, ale nie zamierza się zmieniać, samo to, żeby młodzież jakby uważała kogoś za kogoś, kogo warto posłuchać, na kim warto się skupić, w czasach, w których większość młodzieży cierpi na deficyt uwagi, cierpi na niezdolność zatrzymania się, niezdolność refleksji. Samo to, żeby jakby ich przyłapać, zarazić jakąś myślą, zarazić jakąś inspiracją. Ja tutaj widzę w Franciszku kontynuatora jednak pewnego podejścia Jana Pawła II, który też używał młodzieżowego języka, młodzieżowego stylu po to, żeby ich zatrzymać, po to, żeby ich skłonić na chwilę do refleksji. Czasami ta chwila refleksji rodzi owoce dopiero po 10, po 15 latach. W socjologii religii mówi się, że typowy jest ten okres między 15 a 25, czy nawet 30 rokiem życia, okres poszukiwań, okres krytyki, odejścia, zerwania lojalności, a potem się powraca. Potem się powraca, kiedy się zakłada rodzinę. Także to jest naturalne, że to jest taka droga szukania, eksperymentowania, czasami popełniania błędów, ale jeżeli wtedy, w tym okresie usłyszy się coś, co zapamięta się na całe życie, tak jak można było to usłyszeć od Jana Pawła II i tak jak można to usłyszeć od Franciszka, to oznacza, że ziarno będzie zasiane, nawet na tych burzliwych wodach młodości. Dziękuję bardzo. I jeszcze oczywiście poproszę pana doktora. Ja muszę powiedzieć, że bardzo mi jest bliski sposób odpowiedzi ojca Kowalczyka, który zdawał mi się tonować trochę ten pierwszą wypowiedź. Ja się z wątkami wypowiedzi ojca Kozackiego również zgadzam, niemniej ten taki dość jednoznacznie kanonizacyjny taki ton, w którym po prostu przerzuca się całkowicie winę na złych, którzy nie doceniają, wydaje mi się jednak mocnym uproszczeniem. Tak? To znaczy taka prosta kalka, w której kogoś czynimy nowym Jezusem z Nazaretu, a wszystkich dookoła po prostu faryzeuszami. To jest taka walka, w której nadużywamy imienia Bożego, tak mi się wydaje, w pewnym momencie do polemiki, która w Kościele powinna być trochę ostrożniejsza, bo dotyczy pewnie także ludzi, którzy czekają jakiegoś zrozumienia, tak? I dlatego również dalszy ciąg naszej rozmowy wydaje mi się dobrze, znaczy zmierza jakby w tym kierunku, żeby zauważyć także trudności, nie tylko grzechy tych, którzy nie są w stanie zrozumieć przesłania papieża Franciszka, ale trudności, które na przykład mogą być charakteru komunikacyjnego. Tak? No to jest jednak pontyfikat,
który jest pontyfikatem bardzo, nie chcę powiedzieć rozgadanym, bo to by było nieeleganckie, ale jest pontyfikatem bardzo wielomównym, tak? I w różnych bardzo sytuacjach i w różnych bardzo stylach się papież wypowiada i można powiedzieć, że w tych bardzo dużych ilościach wypowiedzi jest sporo takich, które są bardzo, można powiedzieć, zręczne retorycznie, ale nie zawsze unoszą dokładnie to, co papież chce powiedzieć. Tak? Słynne króliki, tak? Mnożenie się jak króliki. Przypadek innych różnych wypowiedzi, w których papież potem no, najwyraźniej widać, że czuje się zaskoczony tym, co jest przekazem, który poszedł w świat. Tak? Jest potem szereg nie tylko sprostowań, bo przecież to już jest rzeczą dość, jakby to powiedzieć, rytualną, że mamy rodzaj sprostowań, co naprawdę powiedział papież i to nie jest problem prasy, tylko problem biura prasowego Stolicy Apostolskiej, nieustannie. Tak? W przypadku papieża Jana Pawła II, czy w przypadku Benedykta XVI takie rzeczy się zdarzały, oczywiście. Mieliśmy takie sytuacje, ale tutaj mamy je ciągle. Tak? To znaczy widzieć żart taki, który pojawia się, że jeśli papież będzie znowu leciał samolotem, to będziemy mieli wypowiedzi, które trzeba będzie prostować. No nie jest, nie bierze się znikąd i to jest trudność, której nie warto lekceważyć. Tak? Jeśli papież udziela wywiadu, który po jakimś czasie okazuje się być wywiadem tworzonym z pamięci dziennikarza, z jego notatek, tak? A równocześnie jest najpierw publikowany na stronie Stolicy Apostolskiej, następnie z tej strony Stolicy Apostolskiej zdejmowany, potem jest publikowany przez Librerię Editrice Watykana. W międzyczasie rzecznik Stolicy Apostolskiej wyjaśnia, że to, co tam przypisano papieżowi, nie odpowiada dokładnie temu, co papież powiedział. Mamy do czynienia z licznymi komunikatami, dezorganizującymi odbiór wypowiedzi papieża. To nie można tego po prostu skwitować jedynie no, niechęcią jakiegoś środowiska. Tak? Ja też mogę powtórzyć to samo wrażenie, że spotykam się dzisiaj często z osobami niezaangażowanymi w debaty kościelne, czyli niezawodowo jakby włączonymi w różne odbijanie piłeczek, tylko z osobami, które uczestniczą w dyskusjach, raczej okazjonalnie, ale natomiast słuchają papieża. I pierwszy ten entuzjazm jest rzeczywiście dzisiaj bardzo osłabiony. Tak? To znaczy nie ma, może to jest związane, jest proste, że po kilku latach entuzjazmy się wyczerpują, ale jest też dużo tego, o czym też już tutaj słyszałem w dyskusji, mianowicie też i spotkanie o ludzi, którzy mówią, no tak, bo to jest papież, który nam się podoba, bo to jest nareszcie papież, który wreszcie tym księżom, tak, a w ogóle Kościołowi powiedział, że Kościół ma się nawracać. Tak. Więc ja jako chrześcijanin traktuję tego rodzaju naukę jako naukę bardzo mi potrzebną, że mam się nawracać, Kościół ma się nawracać i tak dalej. Jeśli natomiast odbieram gdzieś na ulicy, w rozmowie i tak dalej sygnał, że okazuje się, że to jedynie tak Kościół ma się nawracać, bo świat generalnie idzie w dobrym kierunku i właściwie wszystkie jego instytucje dnia dzisiejszego, sposób pojmowania małżeństwa, płciowości i tak dalej jest generalnie dobry, tylko w Kościele jest cały czas wokół tego opór, a papież Franciszek jest traktowany przez tych ludzi jako, można powiedzieć, szermierz zmiany w tej dziedzinie, to ja rozumiem, że doszło do jakiegoś nieporozumienia, tak, na tej linii. I że w takim razie to zdanie, które raz w życiu zapamiętaliśmy, o którym była mowa, tak, to zdanie, które młody człowiek zapamięta gdzieś tam i będzie mu towarzyszyło przez całe życie, to może akurat być zupełnie pomylone zdanie. I o to właśnie chodzi, że to nie jest zdanie, które... Bo rzeczywiście tę rolę, o której pani doktor mówiła, to na przykład odgrywały te zdania, które różni ludzie uczyli się w młodości z katechizmu. One ich przerastały, to były zdania, których oni nie rozumieli, ale w pewnym momencie życia się pojawiały. Natomiast jeśli przypomną nam się zdania o przypadkowym tam, jakimś znaczeniu, tak, to niekoniecznie one nas zbudują. Tak? To jest taka uwaga. Ojciec Paweł został dość mocno przywołany na początku tej wypowiedzi. Czy ojciec prymisał chce jakoś to skomentować?
To ja bym tutaj rozróżnił takie, no bo zostałem przywołany, że ja kanonizację Franciszka. Jestem świadomy niezręczności, które ten papież rzeczywiście popełnia i nie chcę i nie będę, nie będę twierdził, że jego pontyfikat jest w każdym celu doskonały. Natomiast to, co chciałem powiedzieć, to, no, czy to zauważyć, że no właśnie tego typu wypowiedzi, że ktoś żyga miłosierdziem, no to nie jest spowodowane tymi lapsusami, czy niezręcznościami, czy jakimiś nieprecyzyjnymi sformułowaniami, tylko no raczej jest to obrona przed tym przesłaniem, które jest przesłaniem ewangelicznym. I to jest takie jedno dopowiedzenie, które bym dopowiedział. Drugie, które bym chciał powiedzieć, to jest takie, że trochę, no czy nie mówię, że Franciszek jest drugim Panem Jezusem, tylko jego naśladowcą, jego następcą, to bym powiedział, że no jakbym popatrzył w Ewangelię, to czy Pan Jezus cenił faryzeuszu, czy lubił uczonych w piśmie, czy cenił to, co robili w ówczesnym Izraelu. Jakby patrząc na Ewangelię, te proporcje, jak popatrzymy na Pana Jezusa, który no jada z celnikami i jawnogrzesznicami, nie stawiając im żadnych wymagań, no pewnie wychodzi i jakoś tak nie wymaga niczego od nich, a od tych uczonych w piśmie i faryzeuszów to tak się czepia ich ciągle. Tak? No to tak czytam Pana Jezusa trochę. Taka dysproporcja w Ewangelii została zapisana. Tylko przepraszam ad vocem, ponieważ była mowa o tym, także wcześniej zadane pytanie, czy rzeczywiście Benedykt XVI bywał krytykowany w czasie swojego pontyfikatu. Mogę złożyć świadectwo, że spotykałem w latach pontyfikatu Benedykta XVI ludzi bardzo spokojnych, nieskorych do takich emocjonalnych wystąpień, więc nie jakichś przedstawicieli skrajnych środowisk. Tak, byłem na przykład na konferencji liturgistów, na której mi jeden z czołowych profesorów powiedział w korytarzu, że tego papieża po prostu trzeba będzie przeczekać. Tak? Po prostu trzeba będzie przeczekać, bo jego idee liturgiczne, jego sposób myślenia o liturgii jest zupełnie obcy temu środowisku, które on reprezentował. Drugi troszkę grzeczniej powiedział, że dopiero wszystko okaże się, gdy przyjdzie następca, bo wtedy się okaże, czy Kościół pójdzie w tę stronę. To były rzeczy, które bardzo dobrze pamiętamy. Tu akurat szczególnej wyjątkowości papieża Franciszka nie ma. Wyjątkowość polega na tym, że papieże służą całemu Kościołowi, są wyzwaniem dla jednych lub drugich środowisk bardziej. Dobrze, że papieże w związku z tym zmieniają się, są tacy różni, tak? Bo nas różni papieże różnie nawracają. Na przykład dzisiaj papież Franciszek pod wieloma względami jest być może bardziej dla mnie wyzwaniem niż dla przedstawicieli innych środowisk katolickich. Cieszę się z tego, bo dzięki temu mam szansę zetknąć się z takim sposobem widzenia Kościoła i z takim wymaganiem w widzeniu Kościoła, które mnie nawraca. Nie jestem tylko propagatorem myśli papieża, którego, jakby to powiedzieć, rozumiem, ceniłem, chwaliłem i tak dalej, tylko również spotykam się z tym, którego muszę przeczytać, zrozumieć, dowiedzieć się. Niemniej to nie oznacza, że nie ma niezadowolonych. Tak? Do wypowiedzi ojca Kozackiego, bo rzeczywiście tak się czasem porównuje Franciszka do Pana Jezusa i się mówi, że Franciszek siecze duchownych i kurię całą, tak jak Pan Jezus wiódł spory mocne z faryzeuszami i uczonymi i w piśmie. I być może coś rzeczywiście w tym jest, ale ja bym jednak duchownych, w tym również kardynałów Kurii Rzymskiej, porównał raczej do uczniów Pana Jezusa, a nie do faryzeuszów. I oczywiście Pan Jezus czasem tym uczniom mówił, że nic nie rozumieją, ale raczej czynił to na osobności i nie osłabiał ich autorytetu. Musimy jechać dalej, w sensie czasu nam zostało mało, dyskusja dopiero tak naprawdę tu pewnie by się dopiero zaczęła, ale pięć tematów mieliśmy, wylądujemy na dwóch. Druga rzecz, którą ksiądz kardynał w swoim referacie poruszył, to jest temat, który niejako nam wychodzi wprost z tego, co mówi Franciszek, temat uchodźców. Mamy przedziwną sytuację.
Papież mówi, że są uchodźcy, są oni szansą do tego, żebyśmy właśnie przyjęli Chrystusa, żebyśmy się nawrócili. I znowu w naszym pięknym katolickim kraju dochodzi do jakiejś przedziwnej sytuacji na wielu poziomach, bo to już nie tylko słyszę i czytam, że niech papież to w ogóle się nie wypowiada na rzeczach, na których się nie zna i zostawi to ludziom, którzy się znają. Mamy taki paradoks, że do tej pory zazwyczaj, kiedy było tak, mieliśmy świeckich, którzy, przynajmniej część świeckich, którzy chcieli jakoś pewnej takiej klarowności, jasności, pójścia do przodu, otwierania się na rzeczywistość i głos, powiedzmy, hierarchów episkopatu, który był, jak to głosy kolegialne, zachowawczy, ostrożniejszy, kościelnie taki pełen namysłu i spokojny. A tutaj mamy sytuację, gdzie wychodzi przewodniczący episkopatu, arcybiskup Gądecki, mówi bardzo jasno. Wychodzi prymas Polski, mówi bardzo jasno. Wychodzi, nie wiem, biskup Zadarko, biskup Ryś, kardynał, obecny kardynał tutaj Nyczy i kolejni mówią jasno, to jest nasz chrześcijański obowiązek. Nie? Zastanawiajmy się, jak to zrobić, a nie czy to robić. I pojawia się na to taka reakcja właśnie świeckiego, katolickiego społeczeństwa, że nie, nie? Że i to takie bardzo mocne, nie? Które mówi wręcz, że w wielu miejscach i w wielu wypowiedziach, że no już nie tylko ten Franciszek, ale nawet nasi biskupi zaczynają nasz naród zdradzać. Nie? To się takie sformułowania pojawiają. Równocześnie z drugiej strony furorę w wielu środowiskach młodych ludzi robi na przykład ksiądz Międlar. O co tutaj chodzi? W sensie, co to jest za... czemu my tych uchodźców nie potrafimy przyjąć jako właśnie dobrą kartę, okazję do nawrócenia? Tym razem może zaczniemy od ojca Dariusza. W sprawie uchodźców, o której mówił moim zdaniem w sposób bardzo wyważony ksiądz kardynał Nycz, no mamy te dwie perspektywy. Mamy perspektywę polityczną, polityczno-społeczną i potem perspektywę ewangeliczno-kościelną. W tej perspektywie politycznej rzeczywiście nie wydaje mi się, żeby to, co robi, co proponuje Angela Merkel, było uosobieniem cnót ewangelicznych. Z drugiej strony nie demonizowałbym pana Viktora Orbana. A zatem można dyskutować na płaszczyźnie społeczno-politycznej i trzeba, bo mamy do czynienia właściwie z wędrówką ludów, prawda? To nie są jakieś takie sytuacje, że oto pięć rodzin się pojawia u bram i co robić. No mamy milion, będzie drugi milion, trzeci milion, czwarty milion, co dalej, prawda? Czyli to są mega problemy. Różne opowieści ewangeliczne dotyczą raczej takich jednostkowych historii. Na szczęście Kościół nie musi tutaj formułować politycznych rozwiązań, chociaż oczywiście może wspierać taką czy inną linię polityczną, ale też radziłbym to robić w miarę ostrożnie. Działalność Kościoła, jeśli chodzi o pomoc ubogim, w tym uchodźcom, ją cechuje taka, bym powiedział, bezpośredniość. Znaczy polityk, on musi patrzeć na przyczyny, dyskutować, dlaczego tak się stało, patrzeć na to, co może być za 10 lat. Kościół też, ale działalność Kościoła bardziej jest nacechowana tą bezpośredniością. No bo jak widzimy ubogiego umierającego na ulicy, no to co tutaj dyskutować o jakichś, prawda, megaplanach. No trzeba
podnieść, dać jeść i tyle, prawda? Czyli jak się ktoś pojawi i potrzebuje takiej pomocy i jest u naszych bram, to trzeba zareagować po prostu i nie ulegać znieczulicy. Problem pojawia się taki, że my na razie jeszcze tych uchodźców z Syrii, z Afryki, z Bliskiego Wschodu, tak wielu tutaj nie mamy. No, sporo przyjechało ze wschodu, z Czeczenii, z Ukrainy. Rząd polski się tym chlubi, czy oni są uchodźcami, na ile to pewno część tak. Można by dyskutować. Natomiast z tych regionów, gdzie są wojny, na razie jeszcze w Polsce nie ma. I problem polega na tym, na co zwraca uwagę pan prezydent Duda, że oni nie chcą do Polski przyjechać zasadniczo. Znaczy, i pan prezydent Duda podkreśla, mnie się wydaje to dosyć racjonalne. To znaczy, no trudno sobie wyobrazić sytuację, kiedy my na siłę trzymamy kogoś tutaj. No były te przypadki jednostkowe, że ludzie, wspólnoty parafialne, jakieś inne wspólnoty się zmobilizowały, zorganizowały mieszkanie, rodzina przyjechała, po dwóch tygodniach już ich nie było, przekroczyli granicę z Niemcami. Także ta cała sytuacja jest niewątpliwie dla mnie wezwaniem do tego, co Jan Paweł II nazywał wyobraźnią miłosierdzia, bo troszeczkę nasza wyobraźnia tutaj siada, również moja, co może być w mega skali, prawda, widząc tę wędrówkę ludów. Z drugiej strony jest taką też zachętą, wezwaniem do dyskusji, jak my chcemy w Europie urządzać nasz wspólny dom. I osobiście no ja bym nie chciał tak urządzać, że jedna osoba decyduje, że znosimy granice albo nie znosimy granic, albo zaprasza wszystkich, a potem rozdziela, kto ile ma wziąć. Także dyskutujmy o tym wszystkim w tym takim duchu wyważonym, jaki w referacie był przedstawiony, wzywając się nawzajem do otwartości, ale też do racjonalnego myślenia i nie nadużywajmy Ewangelii, by się bić nią po głowach, że ktoś jest przeciwko, a ktoś jest za. Dziękuję. Pani doktor. Ja tylko takie jedno zdanie, nawiązanie do poprzedniej dyskusji. Są takie dwie fundamentalne ludzkie potrzeby psychologiczne. To jest tylko potrzeba, żeby mieć rację, i potrzeba, żeby pozostawać w strefie komfortu, nie wychodzić z niej, czyli pozostawać przy status quo. I jakby w jakimś sensie nauczanie Franciszka jest wyzwaniem dla obu tych potrzeb. Można się zastanawiać, na ile, jakby jeżeli poważnie traktujemy nasze chrześcijaństwo, to pierwszą rzeczą, jakby pierwszą potrzebą jest właśnie to, żeby zaspokajać tak te nasze takie ludzkie potrzeby, a na ile tą pierwszą rzeczą jest słuchanie Chrystusa. To taki mały komentarz. A druga sprawa to jest właśnie kwestia uchodźców. Ja myślę, że wbrew pozorom bardzo dużo mamy do zrobienia jako Kościół. I to niekoniecznie mieszając się w politykę. To jest po pierwsze, to jest zmiana języka. I o tym mówiła siostra Małgorzata Chmielewska na panelu, który dotyczył granic miłosierdzia. Język wyznacza granice. Tak? Granice mego świata są granicami mojego języka. Jeżeli my dzielimy świat na czystych i nieczystych, na chorych i zdrowych, jeżeli politycy bardzo świadomie kształtują język hejtu, język nienawiści i my się zarażamy od nich, jeżeli się czymś zarażamy, to od polityków owczą grypą, takim językiem właśnie nienawiści, to tutaj Kościół ma ogromnie dużo do zrobienia, żeby ten język zmieniać, żeby zacząć mówić, to też są ludzie, to są przybysze, tak? Można używać naprawdę innego języka po prostu do mówienia o nich. I to wystarczy jako taki pierwszy krok w innym kierunku, tak? Żebyśmy uważali, naprawdę uważali na ogromną jakby machinę taką polityczno-medialną, którą politycy dysponują, na taką siłę wychowawczą, jaką mają i medialną, żeby kształtować nasze myślenie. I tutaj takie szczepionki przeciwko temu, to są właśnie szczepionki, które są w Ewangelii, które są w kościołach jezuitów, dominikanów, kapucynów czy w zwykłych kościołach diecezjalnych. I tam powinien być taki czysty, szlachetny, pełen prostoty język mówienia o ludziach, o wszystkich ludziach, o godności wszystkich ludzi. Tak? I ten język pozwoli nam wykazać ten odruch. Tak? Kiedy ja zobaczę
kiedy ja zobaczę tego biednego, tego chorego, to wykażę ten odruch ludzki, a nie będzie mi się on kojarzył z wszą, pchłą albo czymś innym, tak? Bo trzeba na przykład wiedzieć, że w Niemczech przygotowanie zachowań Niemców to najpierw była praca nad językiem i nad myśleniem Niemców, która trwała wiele, wiele lat. Dziękuję bardzo. I poproszę doktora Pawła Mielcarka. Tak, jedno zdanie. Bywają wrodzone człowiekowi potrzeby komfortu, które niekoniecznie oznaczają, że realizują się w kościele. To znaczy niekoniecznie oznacza to, że dzisiaj największym komfortem jest bycie katolikiem. Tak? To jest najbardziej komfortowe. Natomiast bardzo komfortowe jest zgadzać się ze swoimi kolegami w pracy nad gazetą, którą się czyta. To jest bardzo duży komfort. I wydaje mi się, że jeśli dodatkowo można mieć w swoim przekonaniu komfort, że gazeta mówi to, co papież, a papież mówi to, co gazeta, to jest już to pełne szczęście, pełna radość. Ale to tylko do tamtego wątku. Natomiast jeśli chodzi o problem uchodźców, to po pierwsze wydaje mi się, że chrześcijanie, tu w pełni się zgadzam, rzeczywiście powinni pracować nad językiem i rozumieniami, tak najpierw, nie wyłącznie, tak, ale najpierw. Tylko że ta praca rzeczywiście nie powinna mieć charakteru wyłącznie emocjonalnych wykrzykników, bo to jest, ja w tym momencie nie piję do pani wypowiedzi, tylko myślę, że rzeczywiście coś takiego łatwego, tak? Człowiek ma potrzebę robienia rzeczy łatwych również. Otóż potrzeba rzeczy łatwych to jest także na przykład załatwienie problemu uchodźców tym, że jestem zadowolony, bo ja jestem po tej stronie ludzkości, która mówi, drugi człowiek jest równy, ma godność i tak dalej, i tak dalej. Nic w tej sprawie więcej nie muszę robić. Wystarczy, jeśli się zgodzę. Natomiast trochę trudniejszą operacją jest operacja odróżniania. Tak? To Święty Tomasz, nasz przewodnik i patron mówi, że dla mądrego należy odróżnianie. I odróżnianie jest tutaj rzeczą ogromnie ważną i niekoniecznie od razu oznacza dzielenie, bo politycy dzielą, tak, robią sobie mapy wojenne, ale my powinniśmy być zdolni do odróżniania, żeby na przykład w tak poważnym problemie, który potem sprowadzi się do konkretnych ludzi, umieć także na przykład nie odmawiać sobie tych wszystkich odróżnień, które są ważne. Odróżnień między emigrantem a uchodźcą, problem respektowania różnych procedur, które owszem muszą być zmieniane w sytuacji kryzysowej, ale no nie mogą być po prostu odwołane. Tak? Uznać, że po prostu rzesza ludzi ma przejść, jak przejdzie, tak przejdzie przez, tak, nierejestrowana, niesprawdzana, nie wiemy kto w żaden sposób, a jeśli się okaże, że są tam terroryści, to po prostu powiemy, że no kiedyś to się sprawdzi. Tak? To są odpowiedzi głęboko nieodpowiedzialne, a w rozmowie na ten temat od kilku miesięcy z takimi wypowiedziami mieliśmy do czynienia, w których jakiekolwiek zastrzeżenia, w których mówiło się, że trzeba rzecz przeprowadzić, przygotować się na nią, ale no nie na zasadzie pewnego ogólnego, tak, wstrząsu moralnego wyłącznie, że mamy przyjąć, że coś trzeba więcej w tej sprawie zrobić, to tutaj ja widziałem bardzo często tego rodzaju blokujące od razu głosy, że to jest dzielenie niepotrzebne. W ogóle po co odróżniamy na przykład chrześcijan, to cała dyskusja, czy chrześcijan, czy prześladowanych od emigrantów, bo przecież każdy z nas, tutaj mówiono, ma doświadczenie, gdy byliśmy emigrantami, tak, Polacy w latach 80. No to jest również emocjonalne jakieś odwołanie, ale prawda jest taka, że rzeczywiście inaczej jesteśmy zobowiązani i powinniśmy reagować natychmiast tak, jak możemy w przypadku uchodźców. Tu nie mówię tylko zagrożonych śmiercią, ale tych, którzy po prostu znajdują się w sytuacji zagrożenia wojennego, a zupełnie inaczej jednak w przypadku ludzi, którzy szukają powodzenia i szczęścia, tak jak kiedyś wielu ludzi przyciśniętych złym losem szukało, wielu Polaków szukało takiego szczęścia na Zachodzie. To nie są identyczne, to nie są identyczne sytuacje. Chciałbym powiedzieć, że jeszcze jedną rzecz, że w całej tej dyskusji chrześcijanin, tak, czasami biedny chrześcijanin, tak, patrzy na rozmowę dwóch mocnych dyskutantów, partnerów, z których jeden
na przykład gdzieś tam w tyle głowy ma swój interes, ma pewne zapotrzebowanie społeczne, tak, myśli w kategoriach nie tyle pewnej głębokiej etyki, tylko zapotrzebowania. Wyludniona Europa potrzebuje także po prostu ludzi, którzy przyjdą na miejsce i będą pracowali. Tego rodzaju motywacja istnieje w pewnym miejscu również. A po drugiej stronie mamy równie, jakby to powiedzieć, ograniczoną i równie w pewnym sensie niechrześcijańską, tak, po prostu motywację skoncentrowaną wyłącznie na własnym bezpieczeństwie. Obie są po obu stronach, oczywiście nie mamy do czynienia z głosem chrześcijańskim. I byłoby dobrze, żeby chrześcijanin w ten spór nie wchodził wyłącznie jako zaznaczający się prorok pewnych emocji, tak? I pewnego rzucenia się głową do przodu, czasami do pustego basenu. Tak? Publicysta, który na przykład pisze artykuł, że furda tam zagrożenie, bo ewentualnie po prostu spotkamy się z sytuacją pierwszych chrześcijan, że byliśmy przedmiotem prześladowania i tak dalej, no to jest, to nie jest wypowiedź, która w jakikolwiek sposób będzie uspokajała, tak, czy tworzyła odpowiedni także klimat do przyjęcia uchodźców u naszych braci chrześcijan. Tak? To również rzecz, której powinniśmy się wystrzegać. Ojciec Paweł. To jest chyba płaszczyzna, na której bardziej się zgadzamy. Ja bym powiedział tak, na przykład takie obawy, które są wyrażane przez niektórych ludzi, mnie nie dziwią, ponieważ ludzie jeżdżą, widzą, że na przykład zachodnie społeczeństwa nie poradziły sobie z dotychczasową emigracją z krajów arabskich i doktryna multikulti się nie sprawdziła. Tak? Nie udało się wprowadzić wielu emigrantów w krąg kultury czy pewnych zwyczajów europejskich. I teraz jeżeli ludzie znają te fakty i widzą ten masowy napływ kolejnych emigrantów, no to wyobrażają sobie, że te, załóżmy, problemy, które były na przedmieściach Paryża, zwielokrotnią się na naszym terenie, no to zaczynają się bać. Jest to strach zrozumiały. I warto to brać pod uwagę, warto to zrozumieć, warto to zobaczyć. Oczywiście, więc tutaj jakby warto zrozumieć te obawy, a z drugiej strony no oczywiście mimo wszystko warto stale zadawać sobie pytanie, kto jest moim bliźnim, tak? Czyli zobaczyć w tych, którzy przybywają, no, ludzi potrzebujących, ludzi potrzebujących naszego miłosierdzia. Przy czym miłosierdzie musi być połączone z trzeźwym myśleniem, z twardym staniem na ziemi i zastanawianiem się nie takim entuzjastycznym, właśnie bezrefleksyjnym otwarciem, tylko stawianiem twardych pytań. Jeżeli mamy pomagać, jeżeli mamy tych ludzi przyjąć, no to musimy sobie powiedzieć, w jaki sposób, jak technicznie to zrobić, żeby to było nie dla zaspokojenia naszego komfortu właśnie, że coś żeśmy zrobili, tylko żeby dla tych ludzi to przyjęcie z naszej strony było realną pomocą. Ojciec Dariusz jeszcze chciałby coś powiedzieć. Jedno dopowiedzenie. Wydaje mi się, że dyskutując o problemie uchodźców, emigrantów, warto posłuchać, co mają do powiedzenia biskupi z Bliskiego Wschodu, szczególnie z Syrii. Trochę było też tych wypowiedzi również w języku polskim przetłumaczonych. I to, co my możemy tak górnolotnie traktować jako okazję do nawrócenia, do pokazania naszego miłosierdzia, i bardzo dobrze, to dla niektórych biskupów z Syrii jest prawie że jakiś spisek ciemnych sił Zachodu, który między innymi doprowadzi do tego, że kościołów na wschodzie chrześcijańskich, katolickich po prostu nie będzie. Stąd ich wołanie, by rozwiązywać ten problem, by Zachód, również Kościół, papież się angażował, ale przede wszystkim próbując pomagać tam na miejscu, tam na miejscu. I to też jest jakieś, to nie jest ucieczka, że my tu nie chcemy mieć problemu, a tam wyślemy jakieś pieniądze i ludzi, ale to jest również wołanie między innymi niektórych biskupów stamtąd. Niestety czas nam się w zasadzie już skończył. Chciałbym się zapytać, czy ksiądz kardynał chciałby się jeszcze jakoś odnieść do
tego, co powiedzieliśmy. Rozumiem, że nie, po tych znakach migowych. Jedna rzecz, którą chciałbym... Tak, możemy jeszcze? Okej. Okay. Od rzecznika publiczności bardzo proszę o pytanie. Tak, jest parę tych pytań, w tym jedno takie podstawowe. Ja osobiście też miałem takie odczucie, bo tematem tej dyskusji było, jak ma nawracać się Kościół i co to znaczy nawrócenie pastoralne. I parę takich pytań właśnie tutaj do mnie trafiło, dlatego bardzo bym prosił o taką krótką refleksję, jak ma się nawracać Kościół. Tak, to ja może to pytanie rozwinę. Ksiądz biskup Ryś, jak mu powiedziałem kilka dni temu, że będzie taka rozmowa, poprosił mnie, żebym zrobił na was taki test i każdego z was zapytał, co to dla was znaczy nawrócenie pastoralne. To może od tamtej strony. Tak, no... Zapewne nie jest to wydanie jakiegoś kolejnego sążnistego tomu o roku duszpasterskim, mimo rozumiem, że to nie to jest najważniejsze. Nawrócenie duszpasterskie w dwóch słowach, tak? Oczywiście. No, bo to się pewnie nie sprowadza mimo wszystko do tych istotnych i ważnych spraw, jak wizerunek papieża Franciszka i nawet problem uchodźców. Tak? Dla mnie na przykład problemem nawrócenia pastoralnego jest to, żebyśmy w naszej parafii potrafili jak najlepiej przygotować młodzież do sakramentu bierzmowania. To jest takie, widzę księży, którzy się usilnie nad tym pracują, tak? I to jest, to na przykład, przepraszam, pierwsze z brzegu, ale bym powiedział tak, większe dostosowanie duszpasterstwa do realnej sytuacji człowieka, którym duszpasterstwo się zajmuje, tak? Na przykład mamy, podążając tym tropem, mamy sytuację, w której duszpasterstwo, które chce być młodzieżowe, i bywa duszpasterstwem infantylnym, no? Bywa duszpasterstwem, które nie potrafi przemówić do ludzi młodych jako do ludzi chcących być ludźmi dorosłymi, bo tu się rozmijają te tendencje. Duszpasterze chcą być bardzo młodzi, tak? Więc na poziomie nawet bardzo prostych rzeczy, gestów używanych, zawołań duszpasterskich, symboli, bo to jest też zabawne, różnych symboli, roześmianych buź, które rozdają tym ludziom, rozmijają się z ludźmi, którzy z kolei podążają w dorosłość i chcą być dorośli. Tak? To wydaje mi się, że Kościół, który ma w swoim ostatnich dziesięcioleciach, ja tego odczułem, tak, w tych moich dziesięcioleciach młodych kiedyś, że Kościół chciał się nauczyć być z ludźmi młodymi, tak, i rozmawiać z ludźmi młodymi, to dzisiaj mamy ten problem, że Kościół tak bardzo chce rozmawiać z ludźmi młodymi, opracowuje tyle różnych strategii, że zapomina, że ci ludzie młodzi chcą być dorośli. Że głównym im marzeniem jest to, żeby być dorosłymi. To jest to. Ja bym powiedział, że praktyka duszpasterska do tej pory, przynajmniej w naszych klasztorach, była taka, że nie trzeba było się ruszać z kościoła, z klasztoru, żeby mieć podtąd roboty. Ludzie przez otwarte drzwi ciągle wchodzili i zagospodarować tych ludzi, którzy przychodzili przez właśnie sakramenty, przez katechezy, przez jakieś różne formy duszpasterstwa wypełniało 120% czasu. Nawrócenie polega na tym, że przez otwarte drzwi kościoła można wejść jakby w dwóch kierunkach, to znaczy nie tyle wyjść z kościoła, ale że jakby z budynku kościoła trzeba wyjść do ludzi, którzy są na opłotkach, którzy są na manowcach. Bo coraz więcej ludzi jest takich, którzy z tych manowców nie mają zamiaru przejść przez otwarte drzwi kościoła, czy wręcz takich, którzy przez otwarte drzwi kościoła wychodzą, a przechodzą otwarte drzwi kościoła, ale w przeciwnym kierunku. Wychodząc z kościoła, oddalając się z kościoła, coraz dalej oddalając się od Pana od Jezusa. W związku z tym nawrócenie duszpasterskie to będzie właśnie no, zmiana tej tendencji. Zobaczenie, że dobry pasterz, nie tylko mamy do czynienia w 15 rozdziale Łukasza z miłosiernym ojcem, który czeka na powrót syna marnotrawnego, ale z dobrym pasterzem, który idzie na manowce po to, żeby zagubioną owcę przyprowadzić z powrotem. Święty
Święty Ignacy Loyola, założyciel jezuitów, ponoć kiedyś się rozmarzył i powiedział, gdyby się papież ze swoją kurią nawrócił, to wszystko by poszło jak należy. No ale różnie to w tamtych czasach bywało. My na szczęście żyjemy w czasach szczęśliwych, kiedy mamy wielkich, świętych papieży. Także Ignacy wziął się za siebie i za swoich uczniów, pierwszych jezuitów. I to, co cechowało pierwszych jezuitów, to z jednej strony była twórcza gorliwość, i to jest bardzo ważne, żebyśmy w sobie modlitwą, myśleniem, czynem rozwijali twórczą gorliwość, ale z drugiej strony posłuszeństwo. Posłuszeństwo Kościołowi hierarchicznemu, posłuszeństwo Kościołowi, posłuszeństwo Bogu. Te dwie rzeczy muszą iść razem. Co to znaczy to nawrócenie duszpasterskie? Tutaj przedmówca mówił o otwartych drzwiach. Dla mnie to jest bardzo ważna rzeczywiście metafora. To znaczy dla mnie parafie, które mnie najbardziej cieszą, kościoły, to są takie, gdzie rektor kościoła, proboszcz potrafi otwierać drzwi, nie zraża się konfliktami, nie zraża się, że jakaś grupa po raz kolejny zgubiła kluczyk, prawda, do sali, jest afera, ale otwiera drzwi i jako lider buduje wspólnotę wspólnot. To powiedział Sobór i to wydaje mi się, że nic lepszego nie wymyślono. Kościół jako wspólnota wspólnot, diecezja jako wspólnota wspólnot, parafia jako wspólnota wspólnot. Tak delikatnie w kontrze też do przedmówcy. Oczywiście no, trudno tutaj zaprzeczać, że należy wychodzić ku tej zagubionej owcy i to jest jak najbardziej słuszne. Natomiast ja muszę powiedzieć, że jestem fanem tych ludzi, którzy chodzą do kościoła, zakładają rodziny, trudzą się, by te dzieci wychować po chrześcijańsku. Generalnie mówiąc, jestem fanem uboższej klasy średniej. Także o niej też nie zapominajmy. To są ludzie, którzy tworzą społeczeństwo i tworzą kościół. Obrzeża też, ale to nie jest centrum. Dziękuję. Na ogół szczęśliwi parafianie z niższej klasy średniej są synami, córkami szczęśliwych parafian z niższej klasy średniej. Nie urodzili się w domu dziecka, w więzieniu i w innych miejscach, jak mówi się Strach Mielewska. Także mieli szczęście już w momencie urodzenia. Mi się nawrócenie kojarzy z przejściem z głowy do serca. Kojarzy mi się z wcieleniem. Kiedy 3 lata temu papież Franciszek został wybrany, kiedy się uśmiechnął do wszystkich, powiedział dobry wieczór, to wszyscy poczuliśmy, że on jest chrześcijaninem wcielonym, że w jego ciele, w jego gestach, w jego działaniu jest miłość chrześcijańska. I ja myślę, że to chrześcijaństwo wcielone, czyli przełożone z głowy do serca, jest właśnie drogą do nawracania się. I też wczoraj powiedziała pani Małgorzata Wałejko, że więcej nam potrzeba cnót teologalnych, wiary, nadziei i miłości i takiego przekazywania sobie świadectwa tych cnót, niż tylko samych cnót moralnych czy intelektualnych. Dziękuję. Już widzę, że Zbyszek Nosowski idzie, więc tylko na koniec rozwiązanie zagadki, bo w myśl dokumentu Aperis Idei, na który powołuje się bardzo często papież Franciszek w swoim nauczaniu i w tym, co robi, nawrócenie pastoralne miałoby polegać na tym, że jeżeli mamy powiedzmy 40% ludzi w kościele, a 60% ludzi jest na zewnątrz, to nie koncentrujemy się na tym, żeby zakonserwować ten stan i 40 utrzymać, tylko wyjść do tych 60. I z tym wiąże się też moja prośba, znowu na koniec wejdę w rolę osoby rzecznika, osób, które są tu nieobecne. Zjazd Gnieźnieński jest fantastyczny. Zarówno organizatorzy, jak i ksiądz prymas, który honorowo przewodniczy tym przygotowaniom, dbają o to, żebyśmy rozmawiali w zróżnicowanym środowisku. Są katolicy, chrześcijanie, wyznawcy innych religii, ale kilka osób zwróciło mi w ostatnich dniach uwagę i w imieniu tych osób bardzo bym apelował, żeby na następnym zjeździe pojawili się ludzie niewierzący, bo tak naprawdę o nich
mamy się troszczyć w myśl tego, co mówi papież, więc fajnie by było, żebyśmy, jeżeli za kilka lat się spotkali na tej sali, to żebyśmy dyskutowali w gronie z niewierzącymi. Dzięki i dzięki za rozmowę panelistom.